wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak mówił Bóg do swojego narodu, który wchodził przez pustynię ku nowej, lepszej ziemi. Strzeż więc nakazów Pana, chodząc jego drogami. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest, że aniołowie będą nosić cię na rękach, obyś nie uraził swojej nogi o kamień. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Idź precz, szatanie! Napisane jest bowiem: Panu Bogu swojemu będziesz oddawać pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili do niego i usługiwali mu. Bye.
Yeah.
nadchodziła uroczystość przaśników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa zabić. Wtedy szatan przystąpił do Judasza. Judaszu, idź do arcykapłanów, wydaj im Jezusa. Oni szykują dla ciebie pieniądze. 30 srebrników. Zastanów się, czeka cię wielka nagroda. Żydzi podziękują ci za to. Pieniądze, czyjego życie mam oddać w ręce uczonych? Czyjego życie jesteś wart? 30 srebrników. To dużo? Czy mało? Za życie człowieka, za Jezusa z Nazaretu? Nie masz nic do stracenia. Możesz jedynie zyskać w oczach całego narodu żydowskiego. A ci, co chodzili za Jezusem, jego uczniowie, zapomną o swoim nauczycielu. Kiedy już go nie będzie, rozproszą się na wszystkie strony świata. Nie będą pamiętać już o wszystkich jego naukach. Niech się tak stanie, jak rzekłeś. 30 srebrników. A następnie podał im kielich, napełniony winem, mówiąc:
nas. To jest krew moja, nowego i wiecznego przymierza, wylana na odpuszczenie grzechów. Dał także uczniom przykazanie, aby się wzajemnie miłowali. Po tym was będą poznawali, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Kiedy Judasz udał się po kohortę, Jezus w tym czasie wyszedł do ogrodu Getsemani. Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Ludzie, cóż wy
chcecie od tego człowieka? Zabij go! Ukrzyżuj! Zabij go! Nie rozumiem was. Czy króla waszego mam ukrzyżować? Nie mamy żadnego króla! Król Cezara! Nie macie króla, król Cezara? Czyżbym się przesłyszał, kiedy wołaliście Hosanna królowi Izraela? Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Na krzyż! Ukrzyżuj! Na krzyż! Ukrzyżuj go! Krew jego niech spłynie na nas i na nasze dzieci. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To jest wasza sprawa. Ja mam czyste ręce. Krew jego niech spłynie na was i na wasze dzieci. Czy przypuszczał, że ograniczą się tylko do jego aresztowania i trzymania w więzieniu? Nie wyobrażał sobie, że wszystko zakończy się takim procesem. Na dnie jego ciemnego sumienia odezwały się wyrzuty. Cóż zrobiłem? Cóż uczyniłem z życiem tego niewinnego człowieka? Zgrzeszyłem przeciwko Bogu, przeciwko Niemu. Cóż zrobiłem? Za późno, głupcze, za późno. Co było od dawna zaplanowane, dokonało się. A ty do czego, nędzniku, mi posłużyłeś? Cóż zrobiłem? Za późno, głupcze, ty głupcze.
trzy godziny umierania na krzyżu ze słowami nienawistnych ludzi i twoim jestem. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A on już niebo dla nas krzyżem otwiera. A pod krzyżem Matka Twoja i nasza oraz Maria Magdalena i Jan, umiłowany uczeń, ból coraz straszniejszy, zmierz, ziemia się trzęsie, ciemno się robi, kiedy Chrystus umiera, krzyżowany codziennie przez ludzi, którzy usuwają Go ze swojego życia. Tak żyją, jakby Boga nie było. Oh!